Co ci za cicho znowu w dupę? Dobrze jest. Ledwo słyszę siebie i ciebie. Podejmowania ryzyka i jak najlepsza współpraca w grupie. Tego wszystkiego potrzeba, aby przepraszam, wygrać nasz przepraszam. A oto 12 uczestników, którzy zmierzą się dziś ze sobą w naszej grze. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Niebiescy to Artur Adamski, finansista z Wrocławia. Romuald Schmidt, gówno, no podgłoś te! Dariusz Godoś, korektor z Krakowa. I Stanisław Freisner, żołnierz. Widzisz, że Stanisław żołnierz? Widzisz, słyszysz? To znaczy, że nie jest za cicho. Zawodowy. Zieloni to Wojciech Banaczyk, student dziennikarstwa z Bielawy. Janusz Mroczek, student dziennikarstwa ze Złotoryi. Jakub Rogala, student AWF-u z Wałbrzycha, kapitan drużyny. Proszę, jeszcze głośniej. I Patrycja Kujawska, studentka dziennikarstwa z Ostrowa Wielkopolskiego. Drużyna żółtych to Tomasz Kozłowski, student ekonomii z Wrocławia. Marek Lenarczyk, również student ekonomii z Wrocławia, kapitan drużyny. Dawid Łuczak, student ekonomii z Leszna i Przemysław Kopeć, student ekonomii z Wrocławia. Tylko sami studenci ekonomii. Zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto losa. Wtedy nie było trenerów personalnych. Inne lata. Drugi naszą mistrzowską drużynę. Wtedy był WF-ista, co wiedział, po kontuzji był, wiedział jak trenować ludzi. A racja, oni dalej żywi, zapomniałem. Żelisław, no. A więc nasza mistrzowska. Ty z rukowar czytasz z telewizora. Że stacza tutaj najbardziej zacięte i bardzo emocjonujące pojedynki. Do tej pory wygraliście w naszych programach 25 800 zł. Gratulacje. Żelisław Wiedźma, no. To jest tak, że nasza drużyna mistrzowska jest pełna temperamentu. Licytuje tak, że trzęsie się loża mistrzów w czasie licytacji. W ogóle kto wpadł na pomysł, żebyście zagrali w awanturze o kasę? Kapitan drużyny. Jak to było, panie Michale? O, wysłaliśmy troszeczkę SMS-ów, ale udało się zakwalifikować do awantury o kasę. No i mogłem zebrać drużynę. A jaki jest podział? Kazali mu to powiedzieć, żeby ludzie więcej wysyłali, czy nie? W drużynie. Licytacja, jak wiadomo, należy do kapitana. A odpowiadamy na pytanie wszyscy. Ja jeszcze dodam do tego, co mówi pan Michał, o czym być może nie wiedzą trzy pozostałe drużyny, no. Że nasi mistrzowie jako pierwsi w historii awantury o kasę używają sił nadprzyrodzonych. Mianowicie pani Jezus Monika Mario. Zaklina przeciwników. O czym? O skuteczności tej metody na pewno któraś drużyna będzie się mogła dzisiaj przekonać. Słowiańska magia, Wiedźminów. Dzięki Wajon za 13 lat, witam. Niektórzy dziadek oglądają na TV twojego streama tak jak ja i to, co ty oglądasz, jest cicho. No jak to może być cicho? Nie. Ty myślisz, że ja nie pamiętam czasów, jak ja miałem telewizor? Jak się podgłosiło na fulla, to tak bębniło, że aż okna trzeszczały. Co ty opowiadasz? Mistrzowie zmierzą się w finale z drużyną, która wygra pierwszy etap. I jeżeli mistrzowie wygrają ten pojedynek, wtedy po raz trzeci wystąpią... Dwa groszki? Ja mistrzów w następnym programie. Jeżeli im się nie uda, ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Na 150. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie w tym momencie po 5000 zł. To są pieniądze, które służą Kapik, do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii przystępują państwo do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej za pytanie, będzie odpowiadała. I jeżeli udaje się odpowiedzieć... Jak mogę się drzeć? Nie, dość. Oglądam, pieprzę to. Swojej drużyny. Jeżeli się z kolei nie uda, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna zmierzy się z naszymi mistrzami, która po 6 pytaniu w pierwszym etapie będzie miała więcej pieniędzy.
Czy te zasady są jasne dla niewieckich, panie Romualdzie? Tak jest. Nie jak forma niewieskich? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Macie radę? Romuald. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Tequila podkreślenie snack dał na Golibordę 5 zł. Widzu, co mówi, że jest cicho. Podkręć w dupę swój aparat słuchowy, a nie pieprzysz kocopoły mikropierdolenie. Oczywiście. Tak jest. Jak zieloni się czują dzisiaj? Fantastycznie. Wszystko jasne jest? Tak. Co u żółtka? Zgadzam się. Wspaniale. Jest tak? Dobrze. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. To w takim razie losuję pierwsze pytanie. Sky. Co jest w dupie? Kategoria matematyka. Oko. Czas pokazać, jakim orłem się jest. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. 300. 300 żółci. 400. Zielony 400. 500. 600. 600 żółci. 700. 700 i jest. Oko. 700 po raz drugi. 700. Mam 800 od żółtych. 900. Mówi, nie gra, ja gra. Mam 1000. 1100. 1200 żółci. Tarcz? To jest tarcz? Ten G, ten G, ten G. Mam 1600 żółtych, 1700 zieloni się wycofali, 1700 po raz drugi. Mam 1800, 1900 mam, co dalej? Mam 200, proszę bardzo, 200 po raz drugi i 200 po raz. Mam 2200. A zieloni wa bank wejdą? Proszę bardzo, mam 2400, 2500 po raz drugi. Dzięki Dyferek za suba. Nie z Prime'a, witam serdecznie. Witam, witam. 2700, proszę. 2800, 2900. ACDC. O! Chłop się popłakał tam, bo odpadną. XD. XPP. Bardzo chcieli żółci kupić pytanie z matematyki. Wszyscy są studentami ekonomii. Siema Konfi, witam. Udało się, 8300 w puli. Tak. Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie. Jeżeli się natomiast pomylą, to zakończą grę, a prowadzić będą wtedy zieloni, którzy wycofali się z licytacji. Chłop załamany już, no. Ale może być łatwy, bo to pierwszy. W którym wieku rozwiązano problem kwadratury koła? Tak? Jak się wydaje, że jest problem? To jeszcze nie ma podpowiedzi, tak? Nie. Nie rozwiązano. Nie rozwiązano. Nie rozwiązano. Dobra. Odpowiadamy. Tak? Nie rozwiązano. No oczywiście, nie rozwiązano. Ale mądrzy. Jezu! Teraz trochę poczekamy, nie musimy wziąć babalu. Ile teraz mają ci? Można powiedzieć, że wielowiekowe badania wykazały nierozwiązalność problemu. Udała się ta ryzykowna gra żółtym. Postawili wszystko, wygrali. Ty, ale ładnie zagrali, bo... W tym momencie zieloni mają 4... Problem polegający na skonstruowaniu kwadratu, którego pole równe jest polu danego koła przy użyciu wyłącznie cyrkla i linijki bez podziałki. To jest challenge coś typu RL1 w Eldenie, tylko że dla matematyków. 600, na końcu są niebiescy, którzy wykrwawili się w licytacji. 200, przed nami jeszcze 5 kategorii. Kolejną wylosuję tuż po reklamie, okay. Bądźcie z nami. Rozumiem, Łukasz, lepiej nie mówić nazwy tych dwóch. Witam, Ksen. Sin. O. Witamy, cieszymy się, że Bing jesteście w reklamach, oglądamy awanturę o kasę. Pierwszy etap gry prowadzą żółci po bardzo ryzykownej zagrywce. Było wabank przed reklamami. Mają teraz na koncie 8300, zieloni mają 4600, a w tym momencie przynajmniej... Ale nadal równa gra jest po pierwszym 200. Pytaniu. Mimo wabank, nie? Kolejną kategorię. Przepraszam, Lewka, wybacz mi. Kategoria rozmaitości ze świata. Obejrzałem wczoraj 50 filmów Testowirona. To chyba wszystkie je wstawił. Nie wiedziałem, że aż tyle. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300? Żyję 500. 500 zieloni? 600. Proszę 600 i miejsce. Dużo ich jest?
A to ja widziałem może z 20. I profesor z matmy na studiach kazał rozwiązać problem kwadratury koła i wytłumaczył, na czym polega, a później dopiero powiedział, że nie ma rozwiązania. A to w dupę kanalia. Ja jeszcze czekałem na żółtych, którzy oczywiście mogli licytować, ale miałem wrażenie, że nie chcieli licytować. Dokładnie. Ty, czekaj, niebiescy den? Zostali zablokowani przez zielonych. Chyba ta. 3200 w puli. Spójrzmy na ekran. W którym mieście zrobiono to zdjęcie? Ty, w Rio? Proszę bardzo. To jest Rio de Janeiro. Tak jest! A to nie jest ta polska wieś? Tak więc 3200 złotych trafia na konto drużyny zielonych. Trzeba cyrklem bez podziałki i linijką. Na odwrót. Mniej niż zieloni mają niebiescy, jedyny 1300 zł, Świebodzin, chociaż stoją bardzo ostro, ale wciąż prowadzą żółci 8000. W Świebodzinie jest Polska. Jezus z Wi-Fi. Kategoria literatura polska. Polska, Tak samo gówniano jak światowa, ale Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzucić 300, niebiescy baba. A, zaczyna się. Neuronik. No tak. Niepotrzebnie grałem, bo byśmy 200 stracili. Puli 1800 złotych odpowiadają niebiescy, którzy grają swoje być albo nie być. To już zieloni nie wejdą do finału. Być może trochę za wcześnie pan Romuald powiedział wam bank, ale... Znaczy się żółci wejdą, nie, zieloni nie wejdą. Przez pozostałe drużyny, tak panie Romualdzie? Tak jest. Jak brzmi nazwisko autora książek Cesarz i Wojna Futbolowa? Sury. No oczywiście, to który chce odpowiedzieć? Darek. Kolega Darek odpowiada. Proszę bardzo. Kapuściński oczywiście. Ryszard Kapuściński. Tak jest, Ryszard Kapuściński. Nie wiem kto to jest i co to jest. Zostają w grze na koncie 1800 złotych. Przed nimi Mateusz Morawiecki? 500, a on nie napisał tej książki o chłopcu z drewna? Trzy pytania, więc wszystko może się wydarzyć. Nieważne. Tak bywa często w awanturze o kasę. Kategoria piłka nożna. Jezus Maria. Quinto, słuchaj pytania. Rozpoczynamy licytację, biorę twoja kategoria. Od każdej drużyny i słucham państwa. 1900. Ile? 1900. 1900 po raz. Rzuci dwa, tak? Dwa, tak. Dwa proszę, po raz pierwszy. 2500. 2500 zieloni. Blok. Niebiescy zablokowani. Cześć, on krzyknął 2000 i nie blokuje? 500 po raz drugi, 2500 po raz trzeci. Czemu żółty jest pieprzony w dupa? Chłop mówi, krzyczę baba, krzycz głośniej. A czy oni są w dupę głupi? Panie Romualdzie, chce pan coś powiedzieć? Nie no, że tam było coś wabank, ktoś krzyczał i co tam, nie przeszło? No tak, ale pan Jakub nie może sam siebie przelicytować. Ale ja wcześniej 2000 krzyknąłem. Nie, było tak, że 1900, tak? 2000 i wabank. Nie, wcześniej krzyknąłeś wabank, a później pan Krzysztof nie usłyszał tego, że ja 2000 krzyknąłem i jeszcze raz się spytał, czy my coś licytujemy. A wcześniej wabank po 2000 moich krzyknęliście. Tak było, jak mówi pan Marek. Wszystko było dobrze. Zieloni kupili pytanie. No tak, wabank krzyknął zielony, ale po tym jak powiedział 1900, więc sam sobie nie mógł dać wabank. Dlatego nie weszło. A niebiescy to w ogóle nie wiem, co robią w tym programie, tak szczerze. 2500, w puli 4700. I uwaga, jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, będą mieli na koncie 7700 zł i obejmą prowadzenie w grze. Piłka nożna. Najgłupsza kategoria. Jakim wynikiem bramkowym zakończył się mecz Dania-Polska w listopadzie 2002 roku? Dla nich to jest pół roku temu, to wiesz. To jest 2-0? Tak. Jest. Odpowiadam. Proszę. 2-0 dla Danii. Ładnie kończył. Żółci także wysoko licytowali. Tak, 2-0.
Tak jest, 2-0. Prawda, tequila. Niebiescy, tragedia w dupę. Tragedia. Nie może nie interesować się piłką nożną, a studiuje na WF-ie pan Jakub i Zieloni obejmują prowadzenie 7700 zł. Za nimi tym razem już żółci 5700, a niebiescy 1600. Jeszcze dwie kategorie do końca pierwszego etapu. Ty, kto wejdzie do finału? Kategoria niebiescy wabank. Fizyka. Niebiescy wabank. Niebiescy wabank. Niebiescy wabank. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Niebiescy wabank. 300. 300. Niebiescy wabank. Co tam? Tego pytania 2100 zł. Nie mam pojęcia, Łukasz. Niebiescy, kategoria fizyka. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Oby odpadli. No. Jak nazywa się proces zaniku cząstki i antycząstki w wyniku przemiany ich masy w energię? To co? Anihilacja, oczywiście. To, no to. Anihilacja, no, oczywiście. Kolega Stanisław. Ten proces nazywa się anihilacją. Oczywiście, że tak. Anihilacja. Znowu niebieskim udała się zagrywka. To dobrze im w sumie idzie. Dobrze odpowiadają, ale są głupi. Więc jak to rozumieć? Żadne. W każdym razie 2100 w tym momencie w puli. Przed nimi żółci 5500, a zieloni mają aż 7400 zł. W każdym razie jeszcze żółci mogą nawiązać tutaj walkę o zwycięstwo w pierwszym etapie z zielonymi. Ostatnia kategoria. A niebiescy już mogą się zesrać. Mogą tylko popsuć humor teamowi, który będzie wchodził do finału i tyle. Wyobraź sobie, że ktoś krzyknie 1500, drugi team 1800, niebiescy wabank i wejdą do finału, tak? Nie, i tak by nie weszli, ale wtedy do finału weszliby chyba zieloni. Nie, nie zieloni, żółci z 6K. 6K w finale by mieli. To zostaną rozgromieni. Kategoria podpowiedź. Jeszcze trzeba troszeczkę upieprzyć im Golda. W tym momencie można kupić podpowiedź, która może się przydać w dalszej grze. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 300 po raz drugi i 300 po raz trzeci. Ty, a jak nikt nie zalicytuje, to wszyscy dostaną podpowiedź za 200? 300 to jest oczywiście bardzo tanio. Udzielam upomnienia niebieskim i żółtym. Mogliby się dogadać. Za bierność w licytacji. Przed nami ostatnia kategoria, ponieważ podpowiedzi nie liczymy jako pytania. Losuję. Nigdy się program nie kończy. A i byś się chyba zdenerwował, nie? Niebiescy wabank. Podpowiedź. I te. Przypominam, że za bierność w licytacji jest kara finansowa. O Boże, oby ukarał, oby ukarał, oby ukarał. Rzuci 300. Sekundkę. Proszę, oby ukarał. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Rzuci 300. 300. 400. 400. 500. 500. 500. I oni muszą z tym grać teraz? Ale mają pecha. I 500 po raz. Naprawdę nic wcześniej. Sprzedamy. Jakie śmierdziele! Nie wiem, dlaczego niebiescy kupili podpowiedź. Chyba by dostali karę. I Bisz w ogóle nie wie, co on ich tak troluje. Za 500 zł. Z rozpędu. Z rozpędu. Natomiast dziwię się zielonym, jak i żółtym, że nie kupili, ponieważ to jest mała kwota za podpowiedź. Ona się może przydać teraz. A może nawet w finale będzie wtedy łatwo dosyć no, pokonać mistrzów, mając kilka podpowiedzi w rękawie. No, i co, niebiescy wabank, zieloni losuje, do finału 6700. Ostatnią kategorię. Tragedia w dupę. Chyba najmniejsza kwota, która wejdzie do finału. Ja pierdolę. Nie, 6500, bo im 200 jeszcze zabierze. Kategoria rozmaitości ze świata. Prawie podpowiedź znowu, co jest?
Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300 zieloni. Babank niebieski. Sprzedaż. 6400 do domu, rozumiesz to? Znaczy się do finału. To jest chyba rekordowo niska kwota w finale. Nawet jak 1900 zgarną, to i tak będzie mało. Niebiescy zagrali wabank, słusznie, bo mają podpowiedź. Natomiast z ich wabank najbardziej ucieszyli się zieloni, którzy już wiedzą, że są w finale. Pytanie tylko brzmi, z jaką kwotą? Klasa. 1900 kul odpowiadają niebiescy, mają podpowiedź. Klasa, panowie. W którym mieście znajduje się najstarszy uniwersytet półkuli zachodniej? Co? Co? My jesteśmy na zachodniej. No, Bolonia. 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 No to weź podpowiedź. Czekaj. To weźmy podpowiedź. A my możemy sprzedać tą podpowiedź? Możecie. Bo ona nam niepotrzebna. Możecie sprzedać. A ktoś chce? Ty, sprzedają podpowiedź. A może oni chcą? Nie? Mistrzom. Mogą mistrzom? Oczywiście zielonym to się może przydać, ponieważ w finale zawsze warto mieć. Ale to jest państwa decyzja. I musicie policzyć, czy warto. Tak, nie, no to prosimy podpowiedź. A za ile? Czekaj, tam weź, czy nie? Za 5000. Mogą, czy nie? Mogą kupić, tak. I mieć dwie? Mogą. A mogą kupić za więcej niż my zapłaciliśmy? Słuchaj, to kiedy, gdzie ty to przebierzesz? Tak, możecie się pozorkować z nimi. No to ile państwo dają? A jakie za panowie proponujecie? Ty kupią i nie wejdą do finału. Ale byłoby piękne. Ale pięknie, ja czekam w końcu na jakiś taki fuck up ciężki jakiegoś teamu. Tak jak ostatnio typ kupił skrzynkę i prawie przez to przegrał, no ale niestety wygrał, więc naprawił to. Tam jest Cambridge, znaczy jest Oxford, Harvard albo Cambridge. Meksyk, Santo Domingo, Caracas, Santiago. Co? Caracas to jest Wenezuela. Ty, a Santo Domingo to co to w dupę jest? Santo Domingo to nie. Ale gdzie to jest? Santiago. Co? Nie. Dominikana? Chłopie, przecież tam w jakieś laleczki wudu wierzą. Po co im uniwersytet? W sensie, oczywiście każdy jest równy i tak dalej, więc raczej nie tam. To Meksyk chyba. Tylko Meksyk pasuje. Nie wiem, no. Santo Domingo, nie. Ty, nie Meksyk. Ty, a Santiago to co to w dupę jest? Jaki kraj? Co to jest? Gdzie to jest? Jak Hiszpania? Chile? Ty, może tak to Santiago, co? Postawić na Santiago. Ja też wtedy. To co, wnajemy Meksyk? Tak? Albo mamy Santiago zero. To nie to. Dobrze, Santiago. Proszę Santiago. Dominikana, Santo Domingo. Co? Laleczki jednak? Wudu? W sensie każdy jest równy. Bardzo mi przykro. Ale co oni tam wykładają na tym uniwersytecie w dupę? Szamaństwo? W sensie każdy jest równy oczywiście. Żółci kończą grę mając 4800 zł. Dziękujemy bardzo.
wykładają lachę na naukę? Okej. Ucieszyli się bardzo zieloni. Ej, a Santo Domingo Uniwersytet. Zobaczmy, z kiedy jest. Jak to sprawdzić? No, ma 20 lat. Widać najstarszy. Półkula zachodnia do tyłu. Ty, on jest z 1886. Co? Bo zieloni po 6 pytaniach mają 6400. To jest najstarszy na półkuli zachodniej? Za ostatnie pytanie, na które nie było dobrej odpowiedzi i w sumie mają 8000. Ty, ja tego nie rozumiem. To jest naprawdę z 1886 jest najstarszy na całej półkuli zachodniej? Może dlatego tam wygląda, jak wygląda. W sensie każdy jest równy, dodam. 300 zł, witamy w finale! Jedyny! No dlatego tam tak musi być. Dlatego, wiesz co to jest Dominikana? Wiesz co to jest? Do gry wchodzą zieloni na koncie 8300 zł. No 1886 to jest najstarszy? Najstarszy uniwersytet na półkuli zachodniej jest uniwersytet coś tam Peru. To co oni tu powiedzieli przed chwilą? Ty, czekaj. To czy było pytanie o najstarszy na półkuli? Czekaj. Ty mówisz, że z 1551 jest najstarszy. To jak to możliwe, że tutaj oni dali najstarszy z 1886? Czekaj. Co to jest? No jest, widzę ten... Ej, ale o co chodzi, widzowie, ty? No jak? Przecież napisał ci Bazal na czacie, zobacz. Że to jest najstarszy. Ej, to jest chyba Farmazon. Śledztwo robimy. To jest ten Santo Domingo, najstarszy uniwersytet, ten. I zobacz, 1886. Tak? Tak. A ten w Peru 1551. I to ma sens, że z takich lat jest starszy, no bo jakby w XIX wieku pierwszy uniwersytet tam był, to przecież oni tam jeszcze nawet Wi-Fi by nie było. Na poważnie ci mówię. Jeszcze by nie dotarło, dosłownie. Oni by się bali samochodu, w sensie... Zmieńmy temat. Każdy jest równy. Różnica teraz wynosi 4,5 tysiąca między wami chodzi, a mistrzami. Ale to jest półkula zachodnia. Co pan zrobi, panie Jakubie? No myślę, że... Czekaj, ty piszesz, że Santo Domingo jest z 1538? Nie? O co chodzi? Jak? To teraz nagle... Nie, do mnie zaraz popieprzy. Pokaż. Ty, jest! Ej, jest 1538 z Santo Domingo. To jest jeszcze inny. Ale czekaj, to nie ma sensu. Bo przecież Bazal przed chwilą wkleił link, że najstarszym jest jakiś tam z Peru. I to jest fake news, czy to jest fake news? Które z tych to jest fake news? Zaraz mnie popieprzy. Idziemy dalej. Przy odrobinie szczęścia i dobrym losowaniu kategorii mamy szansę ich puścić z torbami. Co mistrzowie sądzą o drużynie zielonej po uważnym obserwowaniu pierwszego etapu? I przede wszystkim gramy sportowo. Nie chcemy ich puścić z torbami. Witamy w finale mistrzów.
Czy mistrzowy spoko? Widzisz właśnie. 12 800 zł, a ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej z nich drużyny przystępują do licytacji. Ta drużyna, która zadeklaruje najwięcej za pytanie, będzie... Nie wiem, widzowie, ale wychodzi, że z 1538 najstarszy i tyle. Chyba, że się zaraz okaże, że to też jest pieprzenie. Ja już nie wiem. Powiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Fazy, jakieś pomyli, 250 tysięcy, licząc za autami. Pytania. Mamy 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program i będzie w loży mistrzów to prawda, w następnym McLeod. Programie, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. O Jezus, ciężko, dupa, ciężka walka. Sam ze sobą walczę, widzowie. Żeby nie oszaleć. Kategoria piłka nożna. Jeszcze takie ścierwo na start. Przecież to jest... Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Ja założyłem ten uniwersytet. 1000 zieloni. 1200. O, grają! 2 zieloni. 200. 200 proszę. 2300. 2300. 2300. O kurde. Ładnie. Co? Ej, szczerze? Ładnie. Może ci mistrzowie są lepsi niż myślałem? Źle ich oceniałem, może są git. A więc mistrzowie zablokowali zielonych. Mogli oczywiście jeszcze pociągnąć licytację, ale bali się chyba, że zieloni pójdą wabank, tak? Tak. W puli tego jednego pytania mam ty, aż 10 600 zł. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 1500, ale jeżeli im się... Zrobiłem łatkę zielony. ...licytację, ale bali się chyba, że zieloni pójdą wabank, tak? Tak. W puli tego jednego pytania mam aż 10 600 zł. Dobra, jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 1500, ale jeżeli im się nie uda, to wygrywać co tam musisz zrobić, o? Piłka nożna. Źle odpowiedzą, spokojnie. Ile bramek samobójczych padło podczas mundialu 2002? Dobra, co najmniej 4. Ile jest meczy? Ile jest meczy? Z 70? Czy ja teraz pieprzę? Musi być z 4 minimum. Jesteś pewien? Nie. Jak na euro padło 51 samobójów? Ale to wszystkie Polacy? Ja też, czy to była jakaś bramka samobójcza? Ja mam podpowiedź. Na euro jest meczy 51. No dobrze, ale to jest mundial, to ile jest meczy? Ile podpowiedź? Możemy jakąś. O, puli tego pytania jest 10 600 zł. Ile pan proponuje? Ja myślę, że 4 padły, nie wiem ile. 1000. 64 mecze, to blisko byłem. 1500 sprzedam. 1100? To jest bardzo dobra cena. To jest bardzo dobra cena. Co ty gadasz, Sol Majera? No tak, jeżeli odpowiecie prawidłowo, to... 104 są mecze? Jezus Mario! Witam, prezydencie, panie prezydencie. Melduję się, gram w Elden Ringa po awanturze o kasę. Witam serdecznie. Będziecie mieli prawie trzykrotną przewagę. Mhm. Jeżeli odpowiem. Jeżeli odpowiem. Krakowskim targiem 1200 i bierzemy pytanie. Bierzemy. Witam serdecznie. Pierwsza wiadomość. No to 300 witam. Bierzemy. Prezydent Polski. Piękne. Będzie 1, 2, 3, 4. Andrzej? To 3 warianty. 2, 4, 5, 3. Betoniarzu. 2, 3, 4, 5 macie. 12. To było około 50. Na tyle meczy musi być. Posłuchajcie, ale niemiecki bramkarz przecież. Nie lubię zostawiać spraw niedokończonych. Tak jednak istnieje Uniwersytet Santo Domingo. Przepraszam za pomyłkę. Nie ma sprawy. Chciałeś pomóc. Poza tym twój był starszy, młodszy tylko 20 lat. To nic. Na przestrzeni 500 lat to jest nic. Wiem z doświadczenia. 3?
Słuchaj, no jedną znamy, nie? Jedną znamy, a Polacy sobie nie strzeli żadnej? Polacy sobie nie strzeli żadnej samobójczej. Portugalczycy sobie nie strzeli. A nie, strzelił ten. Amerykanin w meczu. Dwie na pewno. Ty, Amerykanie w piłkę nożną grają? Tak, ja bym tak strzelił. Dobrze, i co? Dobrze, co? Amerykanin na pewno strzeli w meczu z Koreą. Ten taki tego strzeżony, nie? Dony, no. Na pewno strzelił. Z filmikiem wiąże się ciekawa historia. Ktoś mi kiedyś zabrał konto do LoL'a, zmienił nick na taki, żebym nie mógł odzyskać. Odzyskałem po kontakcie z supportem Riotu, a nick mi się spodobał. Ktoś ci zmienił nick w LoL'u na prezydent Polski, zostawiłeś? No i kurczę, to mi się podoba. Trzy? Co? Pytać? Ale jak czas? Teraz pytanie, który prezydent Polski się za tym kryje? Nie możemy sobie przypomnieć tych wszystkich spotkań, bo było ich aż 64, ale uważamy, że 3 bramki są bójcze. Niedobrze. Dla zielonych 3! Kurde. Co oni zrobili, ci dwaj panowie? Brakuje tylko maczet i kastetu. Tak więc mistrzowie zapewnili sobie ogromną przewagę. Quinto, a czemu nie pojechałeś IRL oglądać meczy? Gdzie jest Euro rozgrywane w tym roku? W tym roku? To Euro, o, bo przecież raz na ileś lat. W Niemczech? To przecież obok nas. Czemu nie jedziecie, fani piłki nożnej? Dosłownie obok nas. 1600 zł wędruje na ich konto i stan konta mistrzów to aż 13 800 zł, ale ja mówię do panu. 6 000. Mamy jeszcze 5 pytań do końca gry. Losuję kolejną kategorię. Ale co ty piszesz? Ja. Kogo na to stać? No fanów piłki nożnej. O! Powaga. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej chyba drużyny. Tak, i słucham państwa. 300! 300? 400? 400? 400 po raz już drugi. Już chyba Dedek, co? Już Dedek. Strzyna. 700 zł w puli. Odpowiadają zieloni. Historia Polski. Ciężko będzie. Mam podpowiedź, nie? Jak nazywał się polski minister spraw zagranicznych urzędujący w latach 1932? Czekaj, ten pianista. Nie, to nie był on. Roman Dmowski? Paderewski, no to on. A nie, on był przed pierwszą wojną światową, tak? Czy mi się porypało? Dzięki i Witek za Prima. Juliusz Cezar? Ty, ale może być Dmowski, tak szczerze. Józef Beck? A też możliwe, no. Że Beck. Co uciekł, no? Coś takiego było. Może puścisz, to się dowiemy, staruchu. Puszczę to ciebie z torbami na 10 minut na razie, okej? Okay? 10 minutek. 1939. Józef Beck. 8. Chciałbym, żeby odpowiedział Janusz. Wojak padł. Proszę, panie Januszu. O, Beck. Józef Beck. Tak jest, Józef. Ty, to kim był Dmowski? Nikim? Nikim? Okej. Okay. 700 zł wędruje na konto zielonych. Stan ich konta to 6300, natomiast mistrzowie mają aż 13,5 tysiąca złotych. Ale przed nami jeszcze wielkie emocje, bo mamy aż 4 ale Paderewski był od spraw zagranicznych, tylko że chyba przed pierwszą wojną. Nie, jak mógł być przed pierwszą? Nie mógł być, on nie był nikim chyba oficjalnie. Premierem był? To prawda, mi Romek chyba. Nie wiem. Pierwszy. Do końca gry. Kolejną kategorię. Chyba tyle z historii Polski wiemy. Chyba tak. No ale pomagał.
ty mówisz. Dzięki niemu... Nie, między innymi finał awanturą kasę. Mistrzowie prowadzą 13,5 tysiąca na koncie, zieloni 6300. Jeszcze 4 kategorie do końca gry. Biologia. Kategoria biologia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. A, był minister spraw zagranicznych jednak, czyli coś kojarzyłem. Dobra, tyle mi wystarczy, że coś kojarzyłem, więcej nie muszę. 300 po raz trzeci. Wykrzyknik Eneva po reklamach. Wycofują się z licytacji, chcą jak najwięcej zachować pieniędzy na koncie. Ale to jest taka gra, no cóż zrobimy. No, krzyknij więcej na start, to coś zrobić. Ile kręgów szyjnych mają ssaki z wyjątkiem szczerbaków? Ssaki z szczerbaków. Trzy. Ile mamy ssaki? To nie są. No co? Ty nie wiesz? Dobrze mówię? Podpowiedź bierzemy? Szczerbaki to co? Wysokość, po co ci stało? Cztery? Po co ci ile? Co to są szczerbaki? Sześć? Osiem? No po co ci tu? Czekaj. Pierdziel. Po ile? Jest to podpowiedź? Czy liczymy? Podpowiedź. Próbujesz. A ile by kosztowało odpowiedź? A, przepraszam, mam podpowiedź, tak? Chcemy wykorzystać podpowiedź. Tak, poprosimy o podpowiedź. Proszę bardzo. Ile ja powiedziałem, bo już zapomniałem. 2, 8, 7, 12. 2 w takim razie, no. Kurczę. Czekaj. Siedem? Ty. Nie wiem. Dwa. Dzięki Rejem za 32 lata. Siema. Wyglądasz dzisiaj jak Klesz. Dziękuję. Przemienię jak Klesz. 7 albo 8. Decydujemy się na 7. Mogli policzyć? Tak jest, słusznie. Fredem, a nie 7. Jak wiadomo, 6 mają szczerbaki, a ssaki 7. Pan doktor to wiedział. Pan doktor to wiedział. A, to po co pan Mariusz jest lekarzem z Łodzi, stąd te brawa już powiedziały nam, że to była dobra odpowiedź. A ile ja mam 3 pytania do końca gry. 700 zł wędruje na konto zielonych. Stan waszego konta to teraz 6600. Mistrzowie mają ostry na dzięki ponad dla pan doktor. Tyle, 13200. Ostry na cienkim. Jolki czy żyje? Kategoria nie wiem, nie widziałem go dawno. Geografia Polski. Oby żył. Rozpoczynamy licytację. Ostatnio oglądałem, jak Króla Szamanów oglądałeś. Jak mógłbyś to oglądać? Jak ja nawet nie wiem, jak to znaleźć. Abym wstawił nawet. Licytację biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham was. 3000? Ile? 3000? 3000? Po raz pierwszy? Słuchaj, mistrzowie? Pas. Kara. Ale nic nie daliście, wiecie o tym. 3 po raz drugi i 3000 szczerze, po raz... takie coś? Według mnie... W pierwszej rundzie mogło być, że jedna to nie ma kary, ale w finałach od razu powinna być kara. Od razu, bo to jest bez sensu zasada. Bez sensu. Trzeci, sprzedaż. To jest totalnie bez sensu. W puli 3200, od razu chcieli podbić licytację zieloni, dali 3000, nie było odpowiedzi mistrzów. Nie wiem, poza tym mistrzowie mogliby ich zablokować tak łatwo. Dosłownie mieli darmową rundę, żeby 3000 zgarnąć. Też są tępi. Udzielam upomnienia drużynie mistrzów za pasywność w licytacji. Następnym razem będzie kara pieniężna. Co ty zarobiłeś? Od razu powinna być. Pieprzy ci. W którym mieście znajduje się kopalnia węgla brunatnego Turów? Czekaj, stoić, stoić. Gorzelec. Dobra, faktycznie Turów. Odpowiedź brzmi z Gorzelec. Ty, to jest ta słynna kopalnia? Co jest o nią drama? A to mistrzowie? Tak, z Gorzelec. Niestety nie. Bogatynia.
Bogatynia. No właśnie, kurczę. Tak więc 3200 zł przechodzi do puli następnego pytania, a my mamy dwa pytania do końca gry. Losuj. Bolesławiec. Tak, to ona Macajas? No to o nią mi chodziło. Kategoria anatomia człowieka. Najgorsze jest to, że teraz zieloni krzykną babank, to wygrają swoje pieniądze. Więc muszą krzyknąć z 1000 chociaż, żeby tamci weszli. No to jest bez sensu totalnie. Wpijaprzyli już gra. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 2000. Zieloni 2? 3600. 3600, sprzedam. Ja pierdzielę, no właśnie. No nic, to pieprzyć tych mistrzów, ale może jakiś wynik zrobią, to odpieprzę ich. Panie doktorze. W puli tego pytania 8800 zł. Oby źle, pieprzyć te kanalie. Odpowiadają mistrzowie, no, którzy mają w składzie lekarzy. Co to za wodka? Nawet pan Michał założył okulary z tego powodu. A pacjenci patrzą. I decydują, do kogo chodzić. Do kogo? Jak nazywają się komórki zębinotwórcze? To jest trudne. Nie wiem, będzie wiedział. Jeszcze to powiem. Będzie wiedział, zobaczysz. Ja wiem. Chcesz podpowiedź? Tak, chcę podpowiedź, zobaczę tu. Podpowiedź. Podpowiedź. Możemy kupić podpowiedź. Podpowiedź. Czekajcie jeszcze chwilę. Poczekaj, my będziemy... 8800 w puli. Jesteście bardzo nie bogatą wiem. Drużyną. Moja odpowiedź nie wiem. Ale pytanie nie jest tak cenne i... Trudne. Macie szansę nawet na 18200. No właśnie. Jest. Zobaczymy, kupimy ci tam podpowiedź. Kupcie. No i ile? 1000. 1000 proponujecie? No. Panie Krzysztofie, się przyzwyczaił do takich wysokich stawek za te nasze podpowiedzi, no. Dwa. Zawsze za 300 chodziły. Zawsze za 300, 400 chodziły, no to co? 1400. Ja wiem, że pan by się nadawał na sprzedawcę dywanów w Turcji też, bo tam potrafią super targować, ale... Jak zobaczę, to powiem. Wyganiaj Misza do Turcji. 2000. 1400. 1500 i 1500, dobrze, połowę. Po starej znajomości, no. W naszym teleturnieju znajomości nie mają znaczenia i tym razem się nie ugnę. 2000. No to kupujemy. Dobrze, króciutko. Bruda sam. Cztery warianty. No to spokojnie. Odontofrakcje, odontoblasty, odontoditia, odontoklasty. Ja pierdzie. Ale dobrze, pieprzy ci w dupę. Odpowiadasz? Oby źle, oby źle. Proszę pani, panie doktorze. Tak mnie denerwują. Odontoblasty. Nie no. Proszę. Straciliście 2000 na podpowiedź. Opłacało się. Panie doktorze. Tylko gra. 8800 zł wędruje na konto drużyny mistrzów. W tej chwili stan ich konta. Nie lubię tych mistrzów, nie lubię. 200 zł. Zieloni mają 1600, a ja jeszcze się cieszę przez chwilę, to poczekam. A ja losuję kolejną kategorię. Ej, lubisz tych mistrzów, czy ich nienawidzisz, Rel? Ja ich nienawidzę, a ty? Dzięki za info. Czarna skrzynia. No to co, znowu babank zieloni, czarna. Babank. Licytujemy czarną skrzynię. Przypominam, że czarna skrzynia nie liczy się jak kolejny pytanie, także wciąż sam będziemy finał. Mieli jeszcze jedną kategorię do zakończenia finału. A w czarnej skrzyni nie wiemy, co jest. Bywają pieniądze, bywają nawet kluczyki od samochodu, ale mogą być też różne inne rzeczy. Sam nie wiem, co tam jest. Licytujemy tak jak proszę pytanie. Bagietus. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 2000! Dobra, wabank szybciej. Szybciej wabank ewidentnie. Czego łapę wyciągasz, brudasie, jak nie chciałeś jeszcze się dać? Bądź do siebie. Nie ty, a oczywiście mówię. Bądź, ale bądź. Panie Jakubie, serio, gratulacje. Bądź. Był pan wyraźniej szybszy niż pan Michał. Zgoda mi się. I oby 100 tysięcy. Wyraźnie szybszy niż pan Michał. Udało się, oczywiście. Nie wiem, co tam jest i czy warto było kupić za wszystko, co macie, za 1600 zł. No. Czemu płaczesz, że zioli przegrywam, jak to większe? Nie. Ale w sumie byłaby teraz właśnie, ostatnia to takie licytacja mnie tak i pewnie mistrzowie by was zablokowali, przynajmniej tak sądzę. No także oczywiście warto pewnie było ryzykować. Ponieważ
Zieloni zapłacili wszystko, co mieli za czarną skrzynię. Dlatego też w tym momencie kończymy finał. Zieloni ale dużo wygrywają znowu. Mistrzowie bardzo dużo. 3 odcinki, 40 chyba, nie? Natomiast mistrzowie kończą program. Dużo. Mistrzowie kończą program i dzisiaj tylko zarobili 16 tysięcy złotych. Natomiast we wszystkich waszych programach do tej pory 41 tysięcy 800 złotych. I to was będziemy gościć w Loży Mistrzów w następnym programie. Gratulacje! Ja nie mogę. To jest zwariowana drużyna, ale trzeba powiedzieć, że idzie im rewelacyjnie. A nam zostaje do rozstrzygnięcia ostatnia kwestia, co jest w czarnej skrzyni. Oby nie było tam złotówki, tylko coś naprawdę wartościowego. Koperta. Check in blanco. Kluczyki. Kluczyki. Samochód! Ty, oni wygrali tyle co mistrzowie do tej pory. Pieprzyć mistrzu. To mi się podoba. No i git. Good ending. Co on mówi? Cieszcie się z nimi, bo coś tam. A baba już wnerwiona, już rzucała wszystkie zaklęcia, jakie mogła na tą czarną skrzynkę. Taki samochód, Seat i Ibiza. Chyba. Taki był, nie? Ten samochód jest oczywiście wasz. Natalia zaniesie. Ale to nie jest naprawdę. Ale. To jest sen. Coś jeszcze chyba. Coś jeszcze mam. Gotówka. Samochód! Ja pro... Ale piękne. Ale mistrza. Spójrz na mistrzu! Załamani są! Wiem, przecież w dupę za tą grę chamską! Dobrze. Tam jest dwa samochody! Ja pierdolę, 80k! Ej, to jest szok. Pani Patrycjo, to jest szczęśliwy dzień. Nie, to co? Masz szczęście chyba, nie? Piękne. Pani Patrycjo. Lekki patrz. To jeszcze nie wszystko. Nie. Trzeci samochód. Ej, to chyba dzieci prezesa w zielonym teamie. To jest. O co chodzi? Oni mają chyba top 3, jeżeli chodzi o ilość siana. A nawet nie są mistrzami, a już są top 3. Ja pierdolę. Albo top 2 już nawet. Trzy spadły z lomety. Jeszcze będzie? Nie mogę, ale już tak na koniec, żeby nikomu nie było smutno. Ty jeszcze? Ty samochód! Ty, oni mają chyba top 2 ilość siana. A nawet mistrzami nie są, rozumiesz to? Oni gdyby wygrali odcinek, mogliby zrobić największy rekord w 3 odcinki pobić rekord.
kurde. Aż szkoda, że nie wygrali. Ty, może jeszcze piąty, szósty, kurde. Ale mistrzowie mają mordy kwaśne, ja pierdolę, ale kwaśne mordy. Tylko pójść i każdą tą mordę nacharać. W GTA oczywiście każdy jest równy. Jeszcze 10k gotówki i git, tak. I byś od siebie na 10k. No jakby mistrzowie kupili, to by mieli top 1, no. Nie, top 2 by mieli, tak. A wiem, że to on ma karierę. Patrzyliśmy już wcześniej. No. To jest jeden z czterech Żelisławów znanych w Polsce. Kupili czarną skrzynię, w której były cztery samochody. Cieszymy się razem z nimi. A jeżeli państwo chcą bawić się z nami, przeżywać emocje, wygrywać, cztery auta wygrali. Wyślijcie SMS pod numer 7643. Pokażcie jeszcze kwaśne minę mistrzów. Do zobaczenia. Pokażcie jeszcze mistrzów. Chcemy zobaczyć prawdziwą polską twarz. To jest chłop, siedzi tam cztery odcinki i wygrał wartość jednego z tych czterech samochodów. A oni przyszli na pół godzinki. Coś wspaniałego. I co czarownico, po co czarowałaś? Ostatnio mu nawet ręki nie podał. Nawet ostatniemu mistrzowi ręki nie podał. Już ma to w dół. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.